Od 2016 roku do dzisiaj zrobili około 220 milionów złotych obrotu. Mój dzisiejszy gość Jacek Budek w biznesie jest od lat 90., a zaczynał od sprzedaży warzyw na bazarze. Wtedy zupełnie inne czasy, aż do momentu, gdy za zdjęcie Simloka w jego telefonie chcieli 500 zł. Wtedy postanowił wejść w tą branżę, w branżę GSM, handel telefonami, później handel częściami do telefonów, aż do tego miejsca, gdzie jest obecnie, gdzie między innymi importuje produkty z Chin, sprzedaje i na Allegro, i we własnych sklepach, i w dużych sieciach, w dużych marketach. Jest biznes na dużą skalę. Teraz wejdziemy do środka, zobaczymy, jak ten biznes funkcjonuje, będziecie mogli poznać Jacka. A takie nagrania, które robimy, te wyjazdy po całej Polsce, są możliwe dzięki naszym partnerom. A partnerami są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, Computronic, najlepsze technologie i usługi dla Twojej firmy oraz Lodolandia, największa sieć franczyzowa lodowa w Polsce. Zapraszam na spotkanie z Jackiem. Będę chciał go tutaj pociągnąć za język, jak taki biznes w ogóle rozpocząć w dzisiejszych czasach. Czy każdy może to zrobić? Zapraszam. Cześć Jacku. Witam Cię Paweł, witam Cię serdecznie. Krótka historia dla naszych widzów, jak się w ogóle poznaliśmy. Wybraliśmy się obaj na konferencję do Katowic, Grzegorza Kusza z jego kanału. Tak. Grzegorz mnie zaprosił, Ty też tam się pojawiłeś i poznaliśmy się na takich rozmowach kuluarowych na tak zwanym networkingu. Dokładnie. Tam zacząłeś mi opowiadać swoją biznesową historię, to mnie zaciekawiło. No i skutkiem tego jest moja wizyta dzisiaj u Ciebie. Opowiadaj, co to za firma, czym tutaj się zajmujesz. Przede wszystkim bardzo mi miło Cię przywitać w Skierniewicach. Znajdujemy się w tym momencie w pierwszej z jednych z hal, gdzie są wysyłki już bezpośrednio do kurierów. Czyli importujesz produkty? Importujemy, ale również zamawiamy od polskich producentów, współpracujemy z polskimi producentami. Macie Allegro, macie własne sklepy, macie też współpracę z dużymi sieciami. Oczywiście, jak najbardziej, może marek nie będę wymieniał, ale z liderami naprawdę bardzo dużych firm sieciowych, którzy są liderem na polskim rynku, na przykład zabawek. Allegro, wiadomo, Erli. Szkoda, że dzisiaj zostało ogłoszone, że Shopee odchodzi z naszego rynku, bo też fajnie nam się tam rozwijało. Ale i dodatkowo jeszcze bardzo dużo osób na dropshippingu. To jest nasza mocna strona, nie boję się tego słowa użyć. Mamy około 100 dropshippingowców na ten moment i co tydzień przybywa więcej, gdzie oni sobie tam sprzedają na Allegro czy na różnych portalach, natomiast my robimy za nich wysyłki i oni mają z tego marżę, otrzymując od nas lepszy status cenowy, ten, który jest widoczny na stronie internetowej. Mhm. Takie marki Twoje to m.in. ehedo.pl, taniezakupy.pl, tak? Tak, tam nasi widzowie mogą znaleźć. Przebranżawiamy się, przebrandowujemy się z tanie-zakupy.pl na ehedo, e-hedo.pl. Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego hedo, to od razu powiem, że to jest od słowa hedonizm, czyli coś, co nam sprawia przyjemność, radość, a tak ja widzę robienie u nas zakupów. Czyli jeśli Ty kupisz, czy ktoś inny kupi, ma Ci to sprawić radość i przyjemność. Dlatego hedo od hedonizmu. Chodźcie dalej, bo tutaj może na pierwszy rzut oka wydaje się, no, mały magazyn, ale tutaj są hale, które się ciągną i ciągną i ciągną, także pokażemy Wam kawałek dalej. Jacek, opowiadaj, co robiłeś wcześniej, jak ta biznesowa Twoja kariera się rozpoczęła. Oj, kariera jest bardzo bogata i sięga jakby nie było 27, gdzieś 29 lat wstecz, gdzie jako samotny chłopak sobie wyszedłem z domu i powiedziałem mamie, że będę biznesmenem, takie miałem marzenia. I wyjechałem do Warszawy szukać biznesu. Pochodzę z Nowej Soli, z małej miejscowości i takiej przyszłości. Przyszłości raczej tam nie widziałem, a z młodych lat, gdy miałem 5-6 lat, gdzieś jedna z cioć, czyli ciocia, siostra mojej mamy zainspirowała mnie handlem, biorąc mnie na lokalny bazar, czy tam pod nowosolskiej fabryki Nici Odra. No i ona miała drzewka, sprzedawała gruszki, jabłka, jakieś tam warzywka, no i ja jej pomagałem jako młody chłopiec. Gdzieś zaszczepiła we mnie ten handel i ten handel stał się moją pasją. Wyjechałem do Warszawy w 90-tych latach i zacząłem handlować na bazarku warzywami, owocami. Wynająłem sobie małe mieszkanko i tak zaczynałem, jeżdżąc na Aleję Krakowską, na giełdę warzywną. I tak z 5-7 lat na tym bazarku zobaczyłem, co to jest bardzo ciężka praca, jak ciężko pieniążki przychodzą. Kolejnym moim jakimś marzeniem to było mieć telefon komórkowy. Więc kupiłem sobie ten telefon komórkowy,
ale że trzeba było ściągnąć Simlocka i dowiedziałem się na Volumenie, że to kosztuje 500 zł, no to nie było mnie stać na to niestety. Ale ten telefon był marzeniem, więc jeszcze ciężej pracowałem. Ale coś mi w głowie się urodziło, że być może to jest ciekawy biznes, te telefony komórkowe, skoro to za minutę pracy się bierze 500 zł. Tak sobie to wtedy tłumaczyłem. I zacząłem się przyglądać temu biznesowi, jeżdżąc tam na ten Volumen, obserwując i tak dalej. No i gdzieś tam pierwsze kabelki uzbierałem sobie do Simlocków, pierwszego laptopa kupiłem. I gdzieś tymi telefonikami zacząłem się tak amatorsko w domu bawić, gdzie potem potrafiłem już ściągnąć z jednego telefonu Simlocka, z drugiego zmienić oprogramowanie. No i postanowiłem otworzyć sklep pierwszy z telefonami. Nie wiedziałem, jak się obsługuje w ogóle komputer, nigdy z nimi miałem do czynienia. Także to były teraz to takie fajne czasy, jak się to wszystko wspomina. W Skierniewicach oprócz Idei, Ery i Plusa nie było żadnego komisu z telefonami, żadnego sklepu. Także pracy miałem bardzo dużo i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Jak to niektórzy mówią, wszczeliłeś się w biznes. No nie wszczeliłem się, no gdzieś jakieś marzenia były i tak się po prostu droga ułożyła. Ale to była bardzo ciężka praca. Z tego względu, że ja od rana do zamknięcia sklepu byłem w sklepie, potem musiałem robić serwis. Żeby robić serwis, to musiałem się go nauczyć, czy wymienić złącze systemowe, czy głośniczek, czy mikrofon. Poznałem fajnych ludzi w Warszawie. Być może będą oglądać ten odcinek. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Jest to Sebastian i Dobromir. Oni mnie bardzo dużo nauczyli, bardzo dużo im zawdzięczam tego serwisu. I nocami jeździłem na warszawską giełdę elektroniczną w podziemia i tam uczyliśmy się wspólnie. Oni mnie też uczyli naprawiać te telefony komórkowe. Czwarta, piąta rano się przyjeżdżało do domu. Spało się 2-3 godziny i do sklepu z powrotem. I tak przez 5 lat to chyba ani razu na wczasach nie byłem nigdzie. Nigdzie, cały czas ciężka praca od rana do nocy. Ale gdy już tą branżę lepiej poznałem, postanowiłem otworzyć kolejny sklep, drugi sklep w innej miejscowości, trzeci sklep, czwarty sklep i tak do 5 sklepów. I fajnie wszystko to się kręciło, poznałem już naprawdę fajnie tą branżę. Oczywiście co tydzień, niedziela obowiązkowo na giełdzie Volumen w Warszawie, gdzie potem tam już też miałem stoisko z kolegą, którego też serdecznie pozdrawiam, Sebastian. I tam gdzieś te pierwsze inspiracje naprawianiem telefonów, gdzie ludzie przychodzili z całej Polski, przyjeżdżali, pytali się o części do telefonów, czy mamy wyświetlacz, czy mamy głośniczek. No i też gdzieś po hurtowniach zacząłem szukać dostawców i w te części wszedłem, zacząłem to powoli sprzedawać. Powstawały grupy zamknięte na internecie, takie jak Polish GSM. Także to była taka grupa zamknięta, gdzie jeśli ktoś potrzebował jakiejś części, czy z Gdańska, czy z Wrocławia, czy z Suwałk, czy skądkolwiek, no to zawsze było pytanie, kto ma części. No i Jacek gdzieś tam robił te wysyłki pomalutku i wysyłał. No i potem przyszedł moment, że już tych zamówień telefonicznych to już nie dawałem rady tego ogarnąć. No i postanowiłem otworzyć stronę internetową pierwszą i wtedy urodziło się dopiero, że to będzie domena magboss.pl. I tak powstała firma Magboss. No i co, później już było tak dużo pracy z wysyłkami, że część komisów pozamykałem, odstąpiłem też pracownikom, oni przejęli te komisy, a ja się zająłem tylko i wyłącznie częściami, sprzedażą i szukaniem nowych dostawców. Komisy, które przetrwały z lat 2000, no każdy firmę Magboss zna, także zbudowałem naprawdę fajną firmę, z którą się pokazałem na wielu targach międzynarodowych, między innymi w Dubaju na Gitexie, w Los Angeles byliśmy na targach międzynarodowych, w Hanowerze, w Berlinie. No i tam też bardzo dużo klientów z zagranicy pozyskałem. No i takim przełomem to był 16, 17, 18 rok, gdzie naprawdę Magboss robił bardzo duże obroty, już był taką znaną międzynarodową firmą. W 2019 pod koniec roku podjąłem decyzję, że przekażę tą firmę wspólnikowi obecnemu, Andrzejowi. Miałem do niego bezgraniczne zaufanie, bo może to się dziwne wydaje, że się oddaje obcej osobie tak dużą firmę,
No ale taka jest prawda. Ja mam coś takiego, że potrafię ludzi rozpoznać i tych dobrych, i złych. Być może te lata doświadczenia od bazarku gdzieś poprzez jakieś naprawdę poważne spotkania biznesowe tych ludzi, tych spotkań odbyłem bardzo dużo. I wierzyłem w Andrzeja, że jest w stanie dalej poprowadzić firmę MacBoss. Oczywiście ustaliliśmy, że on się zajmuje w 100% firmą MacBoss, czyli GSM, przejmuje to i dalej to będzie kontynuował. Natomiast ja gdzieś tam sobie urodziłem plan w głowie. Zawsze całe życie gdzieś tam byłem ambitny i wiedziałem, że każdy cel można w życiu osiągnąć, nie ma barier. I postanowiłem, że zbuduję drugiego MacBossa w innej branży, czyli w tej, której tutaj widzisz, Paweł, produkty najróżniejszych marek, najróżniejszych kategorii. No, nie ukrywam, że wspólnik śmiał się ze mnie. Śmiał się ze mnie, że dzisiaj to takich produktów jest bardzo dużo, ale czym więcej on się śmiał, tym bardziej mnie motywował. Także bardzo mu dziękuję i dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że tanie zakupy, które teraz przebrandowują się na e-hedo.pl, są na tym samym poziomie co firma MacBoss. Także jestem naprawdę dumny z tego, że w 3 lata można również zrobić firmę ciężką pracą, motywacją, inspiracją, to co się lubi, to co się kocha. Najważniejsze, żeby robić w życiu to co się lubi, to co się kocha, wtedy efekty zawsze szybciej przychodzą. Jeżeli oglądają nas młodsi widzowie, mogli mieć wcześniej, jak opowiadałeś tą swoją historię, mogli mieć taką wątpliwość, ok, Jacek zaczynał w latach 90., wtedy na rynku niczego nie było, tak, czym byś nie handlował, to szło. Tak, łącznie. W tą branżę, chociaż tak na dobrą sprawę wiem, bo rozmawialiśmy poza kamerami, nie musiałeś. Nie musiałem, nie musiałem, tak. Wszedłeś i zbudowałeś od zera taką firmę. No i powiedz, jak to się robi? Mówisz o tym, że trzeba kochać to, co się robi, trzeba to lubić. I co ty lubisz robić? Co ty kochasz, że zbudowałeś taką firmę? Co ja kocham? Kocham pracować, kocham realizować swoje cele i marzenia. Tylko że marzenia same się nie zrealizują, to my musimy je zrealizować po prostu i dążyć do tych marzeń. Fajnie mieć jest marzenia, trzeba mieć marzenia. Są różne książki, są różne audiobooki o biznesie, wychodzi ich bardzo dużo, ale punkt pierwszy zawsze, który ja uważam jest najważniejszy, rób w życiu to, co kochasz, to, co lubisz, to, co cię inspiruje. Ważne jest to, żeby nie szukać na siłę, który biznes dobrze popłaca, bo proszę mi uwierzyć, że jeśli byś mi, Paweł, powiedział, Jacku, tam w Lublinie naprawdę jest taki, można zrobić fajny biznes, nam tam trzeba produkcję jakąś otworzyć, nie wiem, rozcieńczalników, czy farb, czy czegoś, a ja tego tak nie czuję bardzo i nie znam tego tematu i nie, nawet nie interesuje mnie, to ja bym w tą branżę, chociażbyś mi powiedział, że tam będzie 10 milionów miesięcznie zarobku, to podejrzewam, znając siebie, nie wszedłbym. Dlatego, że ja sukces ludzi, swój sukces, który ja oceniam, to jest to, że ja handel kocham od małego. Rada, nie róbmy coś na siłę w jakiejś branży, jak tego nie czujemy, bo czasami szkoda czasu. Nie? Tak samo jak ze studiami, moja opinia jest taka, że ktoś, rodzice chcą, żeby dzieci na studia szły na siłę, no bo lepiej, żeby sąsiadka mówiła, że on jest wykształcony i tak dalej. Lekarze, prokuratorzy, sędziowie, które wymagają tych studiów, jak najbardziej tak, ale jak ktoś idzie dla rodziców na informatyka, na studia, to szkoda czasu, albo tam jakieś inne sobie wybierze, których i tak już wie w podświadomości, że nigdy w tym nie będzie pracował. Dla mnie szkoda czasu, 4-5 lat naprawdę dużo można zrobić w swoim życiu, trzeba odwagi oczywiście i przede wszystkim umysł otwarty. Trzeba otworzyć się do ludzi, spotykać, o tak jak myśmy się spotkali przypadkowo, prawda, na konferencji. Też się zastanawiałem, jechać na tą konferencję, nie jechać, no ale to trzeba jechać. To trzeba jechać, tam jedną wizytówkę się wymieni, drugą wizytówkę. Jak nie z jednej konferencji coś wróci, jakiś kontakt, to może z drugiej. Stąd uważam, że w 3 lata dzięki swojemu umysłowi po prostu stworzyłem firmę, którą wcześniej budowałem 20 lat. Ja też mam takie swoje przemyślenia, bo niektórzy się zastanawiają na tym, że ktoś na przykład zbudował firmę w 3 lata, ale właśnie bardzo ważne jest to wcześniejsze doświadczenie, te 20 lat wcześniejsze, bo to w pewien sposób wykształciło w ciebie pewne cechy, pewne jakieś umiejętności i bez tych 20 lat zdobywania tych doświadczeń ten, powiedzmy, sukces 3 lata pewnie nie byłby możliwy, nie? Oczywiście. Kształtowanie człowieka, widzę jak
jaki to ma wpływ, nie? To ma na pewno duży wpływ, tak jak mówisz, Paweł. Chociażby taki przykład podać, że w tych 20 latach gdzieś tam koło mnie się, przy mnie się kręciło, przypuśćmy, 100 osób, nie? 100 osób, niekoniecznie zawsze pozytywnie nastawionych do życia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te ostatnie 3 lata, które tworzyłem tą firmę, to tak jak mówisz, pewien czas historyczny nauczył mnie, że no, nieraz jest szkoda czasu po prostu poświęcać na pewne tematy i spotkania, które nic nie wnoszą do naszego życia. Tutaj już była, że tak powiem, był wyselekcjonowany ten czas, konkrety były, wiedziałem, miałem wizję, jak to robić, gdzie kupować, gdzie rynków szukać, jak sprzedawać. To doświadczenie mi pozwoliło, ale tak jak wspomniałem, no, trzymajmy się pozytywnych ludzi przede wszystkim. Ludzi, którzy pozytywnie, z którymi mniej więcej na jednej częstotliwości nadajemy, gdzie nam nie zabierają tej pozytywnej energii, i bądźmy dobrymi ludźmi. I to myślę, że sukces będzie gwarantowany, jeśli będziemy robić to, co się kocha. Mhm. Chciałem cię zapytać o ten rok 2016 i właściwie o ten pomysł na biznes. No bo kończysz z jedną branżą, stwierdzasz, tak, otwieram coś nowego. No i w jaki sposób ty wypracowałeś u siebie taki pomysł na to, jak to ma wyglądać, czym ty chcesz handlować, skąd to ściągać? Tu już przed chwilą wspomniałeś, że miałeś pewne doświadczenia, jak wyszukiwać produkty, w jaki sposób to sprowadzać, ale powiedz więcej, jak wymyśliłeś to, że teraz zrobię sobie taki i taki biznes, że on będzie tak wyglądać? Kluczowym takim momentem były targi międzynarodowe w Hongkongu, jeszcze w branży GSM, gdzie postanowiliśmy z pracownikami odwiedzić Chiny. Odwiedzić Chiny. Wcześniej byłem w Chinach, ale jakoś tak jeszcze wiedziałem, jaki tam jest market, jakie te po tych wszystkich marketach, jak się chodziło, ale może wtedy byłem za mocno jeszcze skoncentrowany, sfokusowany na tym GSM-ie, więc to był chyba taki kluczowy punkt, gdzie żeśmy odwiedzili Chiny i odwiedziliśmy różne fabryki i tam gdzieś mi przyszedł taki pomysł, że no, tych produktów gdzieś tam wyczytałem, czy wysłuchałem, że jest chyba 8 milionów produktów, to tak sobie zacząłem kojarzyć, że to jest niemożliwe, żeby tam na Allegro było 8 milionów produktów, czy w ogóle w asortymencie, żeby Polska miała. Także mówię, znając mnie, mając tą żyłkę do handlu, zawsze jestem w stanie coś wybrać takiego, czego nie będzie. I nie ukrywam, że do tej pory to jest główny taki kierunek, który obieram, wybierając nowe produkty do nas, do sklepu internetowego. Staram się ściągać produkty takich, których gdzieś tam jeszcze nie ma na rynku, nie? Obserwując wszelkiego rodzaju portale w Polsce, głównie za granicą i w Chinach rynek, staram się takie produkty, które przynajmniej wiem, że przez 2-3 miesiące mogę ja je sam sprzedawać, nie? A jak one się już potem pojawiają, to już szukam. Wiadomo, że 100% się nie da, tak? Ale to było też fajne, które potrafiło po prostu tanie zakupy podnieść mocno do góry, nie? Pandemia akurat tutaj w tej branży bardzo dobrze wyszła, także żadnego dofinansowania nie dostaliśmy, żeśmy coś ucierpieli z tego powodu, że akurat ja miałem bardzo duże stoki fitness, czyli ławeczek do ćwiczeń, tych podciągarek metalowych do ćwiczeń. Jak ludzi nas pozamykano w domu, no to wtedy te wszystkie magazyny nagle zostały praktycznie opróżnione. Także można powiedzieć, znowu się wstrzeliłem. No nie wstrzeliłem się, no miałem to na stoku magazynowym, bo to był asortyment właśnie sportowy. Także fajnie to poszło. No staramy się co chwilę wybierać jakieś nowe produkty. Cały czas idą kontenery i w każdym kontenerze, jak jest tam 200-300 pozycji, no to 80-90 pozycji jest nowości. I to jest taki klucz, który tutaj w tanich zakupach jest stosowany. Zawsze lubię w swoim biznesie jakąś taką wisienkę na torcie dołożyć. To taką rzecz, którą niekoniecznie ma konkurencja. O tym już też kilkukrotnie na kanale się przewijało, że biznes jakoś musi się wyróżniać czymś, jakieś swoje wyróżniki trzeba znaleźć. Fajne to, co powiedziałeś. Mówiłeś o tym, że byłeś w Chinach i odwiedzałeś tam fabryki. Tak. Tutaj jak ktoś ma wątpliwość, da się jechać do Chin, to nie jest nie wiadomo co, każdy może sobie na to pozwolić, pewnie taki wyjazd do Chin to za 50 tysięcy złotych można coś takiego zorganizować, więc to wcale nie jest jakoś poza zasięgiem. Gdybym chciał teraz rozpocząć
handel, import z Chin, ściągnąć jakieś pierwsze produkty, no to powiedz mi, w jaki sposób to zrobić, no bo ty teraz już masz jakichś swoich ludzi, właśnie jak to się odbywa? Pierwsze pytanie, jakie bym ci zadał, czy lubisz handel, czy lubisz handlować w ogóle? Powiedzmy, że lubię, albo na przykład chcę ściągnąć jakieś bardzo konkretne produkty z mojej niszy, nie? Czyli niekoniecznie rozpocząć handel bardzo szeroki, tak jak ty to robisz, tylko na przykład działam w jakiejś branży, nie wiem, elektroniki i potrzebuję ściągnąć jakieś części. Jak super, jak najbardziej, bardzo dobry pomysł. Masz wtedy no, kilka dróg. Jedną z takich podstawowych, no to jest znalezienie, nie wiem, na AliExpress, na Alibabie, dostawcę, który po prostu będzie cię obsługiwał, będzie ci organizował wysyłkę i towar dotrze do ciebie, odślisz sobie wszelkiego rodzaju odprawę tam celną sobie zrobisz, dokumentację. Natomiast no, tej drogi nie polecam. Tej drogi nie polecam, za chwileczkę powiem dlaczego. Drugą drogą to jest znajdując jakiegoś agenta, który tam na miejscu jest w Chinach, super jak jest jeszcze polskojęzyczny, z którym łatwo ci jest się komunikować, nie ma żadnych błędów, że tak powiem, na linii komunikacji, to taka osoba, Polak, za odpowiednią prowizją jest w stanie ciebie obsługiwać i robić ci wysyłki do Polski. No ale tutaj już pojawia się też problem prowizji potem w Polsce, bo dzisiaj w Polsce mamy praktycznie wszystkie produkty, oczywiście są jakieś produkty niszowe, które się tam gdzieś wyszykuje i ta marża na początku przez miesiąc, dwa, dopóki te produkty się nie pojawią, ona pozwoli funkcjonować tobie z takim agentem. Natomiast dzisiaj marże no tak nie bardzo pozwalają, żeby jeszcze jakieś dodatkowe koszty dorzucać. Pytanie jeszcze, jak agent ci będzie organizował transport, czy ten transport będzie w normalnych cenach, czy on sobie weźmie firmę transportową i doliczy kolejną prowizję. Każda jedna prowizja, którą będziesz miał doliczaną, no to niestety będzie podwyższała twoją cenę zakupu. W moim przypadku jest to troszeczkę inaczej, z tego powodu, że my działamy na dużą skalę. My zamawiamy dużo tych kontenerów, dużo produktów, a jest jeszcze coś takiego ważne przy imporcie z Chin, jak kontrola jakości tych produktów. Bo to często się zdarza, że raz zamawiając tej pierwszej opcji, czyli od jakiejś firmy chińskiej, fajne produkty przyjdą, wszystko elegancko, będziesz zadowolony, zamówisz ich 50 czy 100 na test, zamówisz kolejnych tego samego produktu 1000 sztuk, ale on już zupełnie innej jakości przyjdzie. No i tak nie bardzo jest kogo szukać w tych Chinach, ani jakąś reklamację czy coś, zazwyczaj potem biznes się ucina i straciłeś pieniążki. Wynik wychodzi taki, że żeśmy fajnie pierwszy raz zamówili, sprzedali, zarobili, a na drugim żeśmy stracili i de facto zaczynamy się zrażać do biznesu, bo jest strata. W związku z czym mamy drugą tą opcję, którą jest polska osoba, przypuśćmy, agent, no ale tam wtedy te prowizje rosną. Wszystko w zależności na jaką skalę to się robi. To jest też ważne, czy to są jakieś nieduże zamówienia, nie wiem, jeden karton, pięć kartonów, 10 kartonów. To wtedy taka druga opcja z tym agentem no może być ciężko, może być, no można jakieś tam pieniążki jeszcze zarobić, ale tych profitów może nie być tak za dużo. Wszystko zależy od tego, że ściągniemy na przykład kontener, tak, od tego agenta, to myślę, że już będzie lepiej. Ale w momencie, kiedy moja firma ściąga kilkadziesiąt kontenerów, przypuśćmy, rocznie, to te prowizje by były bardzo wysokie tych agentów. W związku z czym, idąc w optymalizację kosztów, dla mnie lepiej było tam otworzyć firmę, zatrudnić osoby, które będą monitorowały produkcję produktów, czyli kontrolę jakości, będą organizować wysyłki. No i my mamy takie docelowo cztery porty, z których do nas wychodzą kontenery. I od tego już, za to już odpowiadają pracownicy, żeby tak logistycznie poukładać dostawy z fabryk do tego portu, żeby też zaoszczędzić tej logistyki wewnątrz Chin i nie robić dodatkowych kosztów, skupiając się na przykład tylko na jednym porcie, tak? No i wiadomo, że jak wtedy już są cztery porty, czyli trzeba jeszcze cztery magazyny gdzieś wynająć, żeby konsolidować te produkty, no to tutaj bez pracowników chińskich już nie damy rady tego ogarnąć. Także ważna jest jaka skala, nie?
ogólnie mogą wszyscy zamawiać, a na pewno nie jest to też łatwy biznes, nie? Taki łatwy, który każdy sobie powie, ja sobie będę z AliExpress czy z Chin ściągał produkty i ten. Jest wiele, wiele problemów. Wiele problemów tam, ale i u nas także. Co byś polecił takiej młodej osobie, która ogląda ten wywiad, zainspirowała się, stwierdziła, dobra, mam coś, co lubię, na przykład, nie wiem, lubię sport, taki sprzęt do ćwiczeń, może to by mnie zainteresowało, więc ta gama produktów. Mam zaoszczędzone 50 tysięcy złotych. Czy jest w ogóle sens w to wchodzić i w jaki sposób sprowadzić taki towar? No akurat ta kategoria, to bym stanowczo mu odradził. Sport, bo jest to ciężka kategoria w Polsce, jest rynek, uważam, podzielony. Są mocni gracze i myślę, że te 50 tysięcy mógłby stracić, tak? Mógłby stracić. Młodym osobom, to przede wszystkim, tak jak wcześniej na wywiadzie powiedziałem, skupić się na otworzeniu umysłu, czyli szukać takich różnych rozwiązań, gdzie niekoniecznie trzeba od razu ryzykować te 50 tysięcy złotych. Tak jak wspomniałem, my mamy około 100 dropshippingowców, naprawdę w niedługim czasie. I tych ludzi cały czas to są młode osoby. Młode osoby, które nie mają pieniążków, nie muszą ryzykować jakichś zamówień i odpraw celnych, a po prostu otrzymują specjalny status cenowy i fajnie sobie naprawdę zamawiają. U nas, znaczy się sprzedają rzeczy, które tak naprawdę oni nic nie robią. Nie mają magazynu, nie mają żadnego kosztu. Inwencja ich tylko w sprzedaży, czyli wystawić aukcję, ładny zrobić opis i sprzedawać. My za nich wysyłamy, im zostaje czysta prowizja, tak? Czysty zysk. Uważam, że to jest fajna droga dla młodych, ambitnych osób, przynajmniej żeby zarobić pierwsze jakieś pieniążki, bo tak jak powiedziałeś, ktoś ma 50 tysięcy, ale myślę, że oglądają cię osoby, które nie mają nic. Które nie mają tych 50 tysięcy. I dla takich osób myślę, że wiele. To nie chodzi tylko o moją firmę. Wiele firm jest takich, którzy przez dropshipping można się podpiąć i zarabiać fajne pieniądze, odłożyć sobie. Będę cię ciągnął za język, zobaczymy, ile mi tutaj zdradzisz. Powiedziałeś, kategorii sport nie polecam, no to co polecasz? Polecam produkty takie, które najczęściej się kupuje. Nawet takie pytanie bym tobie zadał. Ostatnio kupowałeś jakieś hankle, ławeczki do ćwiczeń? No, widać po mnie, że nie. A do domu coś ostatnio kupiłeś? Jakiś gadżecik może dla siebie? Pytanie do mojej żony. Ja głównie płacę. Wiesz, żona zamawia. No właśnie. Trzeba przyjrzeć się. O, widzisz, tutaj już taka inspiracja. Trzeba się przyjrzeć, co zamawiają nasze dziewczyny i żony. To miałem ci odpowiedzieć. To, co w domu poobserwować, co dziewczyna, narzeczona, mama. Bo ten tata to rzadziej robi zakupy, ale co ona tak najczęściej kupuje do tego domu? Naprawdę ja na to patrzę, nie? Co ze znajomymi się rozmawia, to czy gdzieś u kogoś jestem, coś to też obserwuję. A kupiłam Jacku sobie coś takiego fajnego. Bardzo często jest, że w następnym tygodniu jest już to zamawiane z Chin, nie? Do naszego asortymentu. To jest otwartość umysłu. To jest właśnie otwartość umysłu, obserwacja, spostrzegawczość, rozmowy z ludźmi, czyli takie towary wielobranżowe. Nie fokusować się na jednej kategorii. Nie? Dom, ogród jak najbardziej, super, gadżety jakieś. Powiedz mi, czy ty masz jakieś patenty, jak ty to robisz, jak ty analizujesz ten rynek, bo mówiłeś, że wyszukujesz takie produkty, których u nas nie ma. Tak. W jaki sposób ty to robisz? No bo tych produktów jest cała masa. Czy ty śledzisz, wertujesz Allegro, co tam wszystko jest, później Amazona? Nie, nie wiem, bardziej zaczynam od stron chińskich, przeglądając fabryki, jakie produkty mają i głównie wchodząc w ich nowości. Taka jest moja droga. Następnie potem dopiero sprawdzam polskie portale. Te chińskie fabryki, idziesz na przykład po Alibabie i tak trafiasz? I tam po Alibabie, wertowanie wieczorami, weekendami, kiedy jest tylko czas. Czy w firmie, oczywiście są u nas osoby, które są już wyspecjalizowane w tej branży i to nie jest tak, że ja siedzę i wertuję tylko produkty. Oczywiście jakieś tam produkty znajduję, dodaję im do zamówień. Ale są fajne osoby u nas w firmie, które się stricte tym zajmują, czyli zamówieniami, wyszukiwaniem takich produktów i to jest cały zespół ludzi. To nie jest jedna osoba, tylko to jest kilka osób, które się zajmuje wybieraniem tych produktów.
No i na ten moment mają praktycznie w 100% wolną rękę. Oczywiście po odpowiednim przeanalizowaniu tego produktu, zbadaniu rynku, że oni sami podejmują decyzję, że ten produkt zamawiają. I to jest takie kółko, które się zamyka, czyli wyszukujecie jakiś produkt, którego na przykład stwierdzasz, że nie ma, jest na niego potencjał, sprowadzacie, sprzedajecie i co? I po czasie, po miesiącu, dwóch okazuje się, że to już na przykład ten produkt przestaje działać albo jakieś stare produkty przestają działać, bo bardzo dużo osób już je w Polsce ma i co, znowu te produkty wychodzą z asortymentu i wchodzą nowe i znowu musicie wyszukiwać nowe? Czy oczywiście, posiadając taki magazyn produktów fizycznych na stoku, jak my mamy, no to nie ma co się oszukiwać, ale tu nigdy się nie trafi w 100%. Zawsze będą produkty, które zostaną zutylizowane i myślę, że jakbym tak kwotowo ci powiedział, to byłbyś bardzo zdziwiony, że to są tak wysokie kwoty. To nie jest tak zawsze w biznesie, że wszystko jest kolorowo, nie? Że kupimy stok magazynowy na 1 000 000 zł czy na 2 000 000 zł i na tyle zostanie sprzedany jeszcze z profitem, z marżą. Nie, zawsze jakiś procent niestety zostaje do utylizacji i to są też duże pieniążki. Utylizujecie też jakieś takie produkty, no nie takie wąskie typu właśnie te maseczki, z którymi nie da się nic zrobić, tylko no takie produkty codziennego użytku, które ktoś mógłby faktycznie no, stosować, tylko po prostu za długo wam leżą? Produkty, które się nam nie sprzedają, jakieś końcówki sprzedaży, które mamy, to tak jak wspomniałem, też dużo pomagamy, czy do jakiegoś domu dziecka oddamy, czy gdzieś tam dla ukraińskich dzieci oddamy jakieś zabawki, które tam jakieś próbki, sample nam przysyłają. W kontenerze nieraz po kilka sztuk jakiejś nowości fabryki, żebyśmy sobie dotknęli, sprawdzili ten produkt. To takie produkty, które gdzieś zostają, to też staramy się gdzieś tam oddawać dla osób, które to po prostu potrzebują, nie? No też wszystkiego się nie da, nieraz są takie produkty, że no się nie da z nim nic z tym zrobić, także wtedy jest utylizacja. Gdybyś teraz zaczynał biznes, wchodził w pierwszy biznes, czy jest coś, co zrobiłbyś inaczej? Czy popełniłeś jakieś błędy? Na pewno było ich dużo, ale teraz już z obecnym doświadczeniem jest coś, co mógłbyś przestrzec młodych ludzi, czego nie robić? Jakieś błędy, których oni mogą uniknąć? Przede wszystkim to też trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja do tego się nadaję, bo to z moich obserwacji, no nie każda osoba, ja nie ujmuję, broń Boże, tutaj żadnym osobom, ale znam wspaniałe osoby, naprawdę, które są bardzo uczciwe, fajne, to są dobrzy znajomi, ale po rozmowach z nimi oni sami stwierdzają: Jacek, podziwiamy cię, ale sorry, ja bym nie mógł prowadzić firmy, nie? I to są osoby naprawdę już doświadczone, które są mniej więcej w moim wieku i one stwierdzają, że one nigdy by nie dałby rady sobie z biznesem. Pracują w korporacji, pracują w bardzo fajnych, dużych firmach, zarabiają też fajne pieniądze, to co im zadawala ich taka pensja, oni nie chcą nic więcej, ale on wprost w takim wieku jest już świadomy, że on się nigdy nie nadawał i nigdy by nie zrobił biznesu. Na pewno taka młoda osoba powinna pomyśleć o tym, czy jest zdecydowana, widzi siebie w takim czymś, a jeśli nawet odrobinę myśli, dam radę, to jak najbardziej iść, jak najbardziej iść. Są pewne rzeczy, które chciałbym młodym osobom przekazać, że najważniejszą taką rzeczą, jedną z najważniejszych, którą ja zawsze stosowałem w swoim życiu, to jest dobre imię. Dobre imię, które od początku biznesu stosujemy przez całą swoją karierę. Co mam na myśli? Zaczynając od małego pierwszego jakiegoś tam biznesu, drugiego, trzeciego, kolejnego, nigdy w moim umyśle nie było, żeby kogoś oszukać. To jest bardzo ważne. Czyli budowanie swojego imienia, swojej marki, takie zdobywanie zaufania i tak dalej. I potem, czym szybciej to zaczniemy robić i stosować, tym potem otrzymujemy zwrot w postaci kontakt plus zaufanie. Bo nie wyobrażam sobie, a niestety wiele osób, które ja osobiście znałem, miały firmę, robiły jakiś biznes i w pewnym momencie budując, dochodząc do jakiegoś poziomu, no gdzieś ta uczciwość biznesowa zawiodła, ktoś nie był zadowolony,
coś nie było zrobione, a było obiecane. I tutaj chcę ostrzec, szkoda czasu. Od początku budujmy dobre swoje imię, które potem nam po prostu to wynagrodzi. Bo nie wyobrażam sobie, jak ja mam teraz, zbudowałem MacBossa, firmę MacBoss, wchodzę w kolejną firmę i ktoś może powiedzieć, no ale pan Jacek tam jest nie w porządku, bo tu mi kiedyś nie zapłacił za to, albo obiecał mi to i no, nie dotrzymał słowa. No ja sobie tego nie wyobrażam. Wiele, wiele razy miałem w życiu tak, że słowo było droższe od pieniążków. Mam na myśli to, że dałem słowo i być może na tym biznesie straciłem, ale dotrzymałem słowa. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby słowa w życiu dotrzymywać, być uczciwym i budować swoje dobre imię. Reszta nam przyjdzie. Moje lata 90. to był inny handel, zupełnie inaczej ten biznes wyglądał niż teraz. Teraz jest tyle fajnych kanałów na YouTubie, których można o biznesie posłuchać. Przede wszystkim edukacja. Edukacja też biznesu, słuchać różnego rodzaju kanałów osób. Są naprawdę świetne kanały, gdzie są biznesmeni, mądrzy ludzie zapraszani, i którzy z biznesem mają wiele lat do czynienia, przekazują naprawdę fajne wartości. Świetnie na mnie zawsze psychicznie, motywacyjnie i zawsze co mi daje takiego powera, no to książka pana Jacka Walkiewicza. Pełna moc. Pełna moc. Polecam gorąco, naprawdę ta książka. Pan Jacek może troszeczkę starszy ode mnie o kilka lat, ale no, ta książka zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Nie? No, wszystko zgadza się w 100%. Świetny naprawdę materiał dla młodych ludzi, żeby przeczytali taką książkę. Jeśli ktoś chce zostać biznesmenem, czy ma jakieś aspiracje zostania milionerem, są świetne książki, też ostatnio czytałem Umysł miliardera, tak popularny jest, pana Rafaela Badziaga. Też tam są różne fajne wartości biznesowe podane. Tam wywiad z wieloma miliarderami ze świata, między innymi też jest Polak. I te osoby szczerze przekazują, jak doszły do wielkiego biznesu, do wielkich pieniędzy, jakich wartości używali w swoim życiu. Czyli edukacja, słuchanie, ale mówię, ważne też jest, żeby w głowie sobie ułożyć i odpowiedzieć na pytanie, czy to jest moja droga, czy nie moja droga, bo mówię, no nie każdy się do tego też nadaje. Super. Odnośnie Jacka Walkiewicza, to polecam sobie tutaj zacząć od jego wykładu na TEDxie. Świetnie, na YouTube. Na po prostu YouTube. Skondensowany, zanim ktoś zacznie czytać, tak. Niech sobie tutaj tak. Tego zaczerpnie, zobaczy, czy mu ten przekaz odpowiada. I zwrócić uwagę na kampera. Świetny tak. Przykład. Co? I to jeszcze, o czym powiedziałeś, odnośnie tych kanałów YouTube'owych, tych książek, czyli ten taki biznesowy rozwój, ta edukacja, to nie jest bez sensu, jednak gdzieś tam ta kropla drąży skałę, i gdzieś ta mentalność człowieka się pod wpływem tego zmienia. Różnego rodzaju, tak jak myśmy się spotkali, jeździć, nie bać się, rozmawiać z ludźmi. Ja sam miałem taki przypadek, byłem u pani notariusz Włowiczu, serdecznie pozdrawiam pani Ewo. Zaparkowałem swój samochód, podeszło do mnie dwie osoby, małżeństwo, i to nie wcale jakieś młode. I się mnie spytało, proszę pana, czy możemy zadać pytanie? Byłem bardzo zdziwiony. Ja mówię, że tak, oczywiście. A co pan robi, że pan jeździ takim samochodem? Czy mógłby nam pan powiedzieć, jaki pan biznes prowadzi? Powiem szczerze, Pawełku, do notariuszki się spóźniłem, bo jak zaczęliśmy rozmawiać, bo szczerze chciałem z nimi porozmawiać, bardzo mnie to zainspirowało, że w ogóle tak ludzie potrafią mieć umysł otwarty właśnie i nie bać się podejść i się zapytać. Co pan robi, czym pan się zajmuje, jakim biznesem, że pan po prostu takim samochodem. Było to bardzo miłe dla mnie, ale naprawdę bardzo dużo czasu im poświęciłem, porozmawiałem. Nawet powiedziałem, że jeśli kiedykolwiek będą mieli ochotę, zapraszam, z Łowicza nie jest daleko do Skierniewic, niech przyjadą, jeszcze usiądziemy, możemy porozmawiać. Nie? Niesamowita rzecz, super, że takie rzeczy się dzieją. I niech ludzie będą tacy właśnie, niech na cepenie do kogoś podejdą, niech pod hotelem gdzieś podejdą, jak będą przechodzić. Ja myślę, że ludzie nie odmówią, a jak odmówi, to jeden na 10 czy 2 na 10, nie załamywać się, ale od 8 się wiedzę jakąś otrzyma, tak? I to wiedza, która jest naturalna, szczera i prawdziwa. Bardzo fajna inspiracja na koniec, czyli nie bać się próbować, tak samo jak
to nasze spotkanie. Grzegorz Kurz do mnie nagrał mi się na Messengerze, Paweł, przyjeźdź. Wtem, dobra, spróbuję, nie wiem, co się wydarzy, spróbuję, pojadę, poznaję ciebie, ty mi powiedziałeś, Paweł, przyjeźdź do Skierniewic. Oczywiście. Nie musimy nic nagrywać, po prostu pogadamy. Oczywiście, jak najbardziej. Dobra. I to jest ta otwartość umysłu. I Grzesia oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Grzesia, też dziękujemy, drodzy widzowie, za wysłuchanie. Tobie, Jasku, za czas, za wszystkie tutaj wskazówki, którymi się podzieliłeś. No i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków na kanale.